Witam, to jest mój nowy projekt. Jest to automatyczne sterowanie procesem przez STM32F0. Wszelkie parametry tego procesu są ustawiane za pomocą aplikacji napisanej na system Android i poprzez Wi-Fi łączy się ona poprzez moduł ESP z mikrokontrolerem, który steruje dwoma silnikami i emulatorem urządzenia wykonawczego. Ok, możemy teraz rozpocząć. Wybieramy na początek ilość cykli, na przykład 3. Czas lewego silnika damy 3 sekundy i czas prawego silnika damy 2 sekundy. Naciskam przycisk start. Proces się rozpoczął. Kręci się silnik lewy. Kręci się silnik prawy. Uruchamia się urządzenie. Wszystko jest sygnalizowane tutaj w aplikacji. Ok, pierwszy cykl się zakończył. Drugi cykl się zakończył. I teraz ostatni. Ok, proces się zakończył. Teraz zwiększymy ilość do 4 cykli. Zmniejszymy czas lewego silnika do 2 i czas drugiego silnika zwiększymy do 3. I naciskam przycisk start. Wszystko jest sygnalizowane tutaj w dolnej linii. Jeszcze 2 cykle. Jeszcze jeden cykl. Ok, proces się zakończył. Całość hardware'u, który jest tutaj na stole, nie przekracza jego wartość oprócz telefonu 160 zł. Powiem, że w razie sterowania jakimś procesem niekoniecznie jest sterowanie to z poziomu sterownika przemysłowego. Można zastosować właśnie taki układ na mikrokontrolerze, który spełni to samo zadanie. Warto jest się zastanowić w momencie, kiedy planujemy większą produkcję urządzeń. Ok, to jest mój nowy projekt.